Dzisiaj zapraszam Państwa do rozważenia kilku tekstów biblijnych, które zdają się w jakiś sposób kwestionować pozycję Jezusa, szczególnie jego pozycję w stosunku do Boga Ojca. Pomimo, że wielu Polaków wierzy, że Jezus jest Bogiem, to spora część z nich myśli, że jest w jakiś sposób mniejszy od Ojca, mniejszy od Boga Ojca. Rzeczywiście są pewne fragmenty Biblii, które uprawdopodobniają takie myślenie. Oto na przykład Ewangelia Jana, 14, rozdział, werset 28. Słyszeliście, że powiedziałem Wam, odchodzę i przychodzę do Was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo ojciec większy jest niż ja. Inna myśl w Ewangelii Mateusza, 24, rozdział 36 werset. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Natrafiając w Nowym Testamencie na powyższe wersety, można popaść w konfuzję co do relacji pomiędzy Ojcem a synem. Jeśli Jezus jest mniejszy od Boga Ojca. Jeśli nie wie wszystkiego, to jak może być Bogiem Wszechmogącym? Jak może być równy Ojcu? Gdyby powyższe fragmenty opisywały stałą, mówiąc takim językiem filozoficznym, wewnętrzną, imanentną naturę Jezusa, to rzeczywiście nie można by mówić o Jezusie jako o Bogu. Kluczem do rozwikłania tej zagadki jest to, co najjaśniej opisuje apostoł Paweł w liście do Filipian, drugi rozdział, wersety od 5 do 8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jezus, zanim pojawił się na ziemi w postaci człowieka, istniał w postaci Boga. Tutaj to słowo postać to greckie morfe. Dla naszego zbawienia sam odarł się z części swoich boskich przymiotów. Co nie znaczy, że je utracił. Nie utracił ich, a jedynie, można powiedzieć, odłożył na bok, by przyjąć postać sługi. Tutaj z literatury takim pięknym przykładem jest historia o księciu i żebraku. Po śmierci na krzyżu Jezus ponownie istnieje w postaci Bożej, w postaci Boga. Rozpatrywanie więc Jego boskości tylko w kontekście Jego, Chwilowej, ziemskiej postaci prowadzi do błędnych wniosków. To tak, jakbyśmy w tej historii z księciem i żebrakiem skupili się na tożsamości naszego księcia, wtedy kiedy on miał strój żebraka i zaklasyfikowalibyśmy go jako żebraka, ponieważ wygląda na żebraka. Podobnie Jezus, istniejąc w postaci Bożej. Odarł się, uniżył się, przyjął postać sługi, wyglądał jak człowiek, ale w rzeczywistości, jeśli chodzi o swoją naturę, dalej był, jest Bogiem. Kolejne takie pytanie dotyczące relacji Bóg-Ojciec Jezus to: zrodzony czy stworzony? W wyznaniu wiary często się powtarza, to zrodzony, a nie stworzony. No, jaka różnica? Na czym polega ta kontrowersja, ktoś może zapytać? No, no, różnica jest zasadnicza. Stworzony to oznacza byt, który ma początek swego istnienia. Oznacza coś lub kogoś, kogo wcześniej nie było, a teraz jest. To oznacza słowo stworzony, że coś zostało stworzone. Gdyby Jezus został stworzony, żadną miarą nie mógłby być uznany za Boga Wszechmogącego. Coś zapyta, a co z fragmentami, które zdają się właśnie na to wskazywać, że Jezus został stworzony? Na przykład Księga Objawienia 3,14. A do anioła zboru w Laodycei napisz To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Albo list do Kolosan 1,18. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem. Pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Kolosan 1:18. Szczególnie w pierwszym w tym wersecie, początek stworzenia Bożego, mamy do czynienia z niedoskonałością tłumaczenia. Język grecki używa tu słowa arche, co w myśli greckiej niekoniecznie oznacza początku w sensie takim punktowym na osi czasu, oznacza bardziej przyczynę wszystkich bytów. Niż właśnie ten początek w naszym takim współczesnym sensie czasowy. Lepiej więc oddawałoby jego znaczenie polskie słowo źródło lub przyczyna. Zamiast początek stworzenia Bożego, lepiej by tu odpowiadała lekcja źródło stworzenia Bożego albo praprzyczyna stworzenia Bożego. Bardzo jasno pozycję Jezusa wobec stworzenia wyraził apostoł Jan na początku swojej Ewangelii. To jest pierwszy rozdział wersety od 1 do 3. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało co powstało. Tym słowem jest Jezus, Ewangelia Jana nie daje nam tutaj żadnych wątpliwości. Pozostają jeszcze wątpliwości dotyczące słowa zrodzony. Co to oznacza, że Jezus został zrodzony? Czytamy o tym w liście do hebrajczyków, piąty rozdział, piąty werset. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: Jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Co oznacza to zrodzenie? Pierwsze, jakieś takie potoczne rozumienie, to jest początek istnienia. Ale zastanawiając się głębiej nad naturą tego słowa, myślę, że takie proste rozumienie należy odrzucić. Ono w rzeczywistości też nie jest proste, bo nawet w przypadku relacji ludzkiej wiemy, że urodzenie wcale nie oznacza początku istnienia, bo przecież ten człowiek istnieje już wcześniej w łonie matki. Można znaleźć w Biblii fragmenty, które pokazują, że w przypadku ludzi wcale urodzenie nie było początkiem ich czy naszego istnienia. Zobaczmy list do hebrajczyków, siódmy rozdział, wersety od 9 do 10. I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę, był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Mamy tu dwóch ludzi, których dzieli długi okres czasu, Abraham i Lewi. I autor listu do hebrajczyków mówi, że w czasie, kiedy żył ten praojciec, ten już był. Dokładnie mówi, on nawet coś zrobił, że w osobie Abrahama, Lewi, który był wiele pokoleń później, dał dziesięcinę, był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, czyli istniał długo przed swoim narodzeniem. Widać więc wyraźnie, że zarówno w naszej rzeczywistości, jak i w Biblii, narodzenie absolutnie nie oznacza początku istnienia. Oznacza ono jedynie jakąś inną postać, formę istnienia, inną, ale sam byt istnieje już wcześniej, przed narodzeniem. Można sięgnąć do analogicznego tekstu z dziejów apostolskich, gdzie będzie można łatwiej zobaczyć sens tego, zrodzenia, tego co oznacza, że Jezus został zrodzony przez Boga Ojca. To jest Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, wersety od 32 do 33. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał Ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Apostoł Paweł więc zrównuje zrodzenie Jezusa z jego pojawieniem się na ziemi w postaci cielesnej. Zrodzenie absolutnie nie koliduje więc z odwiecznością Jezusa. Wskazuje natomiast jednoznacznie na jego naturę. Z tego, że Jezus Boga nazywa swoim Ojcem, Żydzi uczynili mu nawet zarzut bluźnierstwa. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 5 rozdział 17-18. A Jezus odpowiedział im, Mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał Sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Dla Żydów nie było problemem sformułowanie Ojciec nasz. Nasz, jako Żydów, narodu, oznaczało przynależność do narodu wybranego przez Boga. W tym sensie Bóg był jakby takim opiekunem, wybawcą tego narodu, i mogli mówić Ojciec nasz. Ale powiedzenie Ojciec mój oznaczało dosłowną formę pokrewieństwa i tożsamość natury.